Dzień dobry, tu Agnieszka Tousty podcast Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a moją i Państwa gościnią jest Magda Skotnicka Haberek. Cześć Magdo. Cześć. Dzięki, że, że jesteś dzisiaj. Chciałabym z Tobą omówić troszeczkę temat superwizji w terapii poznawczo-behawioralnej. Możesz mi powiedzieć, czym dokładnie jest superwizja w kontekście kontek psychoterapii, jakie jest jej znaczenie dla rozwoju zawodu psychoterapeuty. O, to chcielibyśmy wiedzieć. Badania naukowe na razie nie przynoszą nam jednoznacznych odpowiedzi, aczkolwiek wszyscy zgadzamy się co do jednej rzeczy. Superwizja jest bardzo ważnym procesem i pomaga nam, tak przynajmniej według mnie. Na wiele sposobów radzić sobie z trudnościami w psychoterapii, porządkować swoją wiedzę, porządkować wiedzę o swoich mechanizmach, które wpływają na proces terapii. Czyli wydaje się takim narzędziem do. Um, Mierzenia się z różnymi wyzwaniami, które niesie ze sobą psychoterapia. Mhm. A jakbym ją miała określić, to to jest omawianie z drugą osobą, z większym doświadczeniem niż moje, lub z podobnym, jeżeli mówimy o superwizji, kiedy już jest, jesteśmy na poziomie najwyższego wykształcenia, wykształcenia jesteśmy superwizorami i superwizujemy się u innych superwizorów, mhm. w celu, żeby Przedstawić swój tok myślenia, wiedzę o pacjencie i zobaczyć, czy pod drugim kątem nie zobaczymy troszeczkę inaczej, czy nie ma tak, że nasze zniekształcenia poznawcze, nasz bias, o którym kiedyś tam przy okazji innego podcastu, żeśmy rozmawiali, nie powoduje, że widzimy pacjenta w jakiś tendencyjny sposób, albo nie dopuszczamy pewnej wiedzy do siebie. Czyli superwizja byłaby czymś takim jak. Mm, Porządkowanie wiedzy razem z drugą osobą na dany temat, na temat danego pacjenta, danego zagadnienia w terapii, tego, co nas nurtuje. Czyli superwizor jest takiego rodzaju przewodnikiem, który ma większe doświadczenie, większą wiedzę i jest w stanie gdzieś tam wychwycić ewentualne nasze błędy, ewentualne naszą złą konceptualizację czy diagnozę, i prowadzi nas w takim procesie superwizyjnym. Ja bym chyba powiedziała w ogóle. Trochę tak, ale też superwizor to jest ktoś, kto przede wszystkim zadaje pytania w dialogu sokretejskim mm -hmm. i y, zmusza nas do spojrzenia na sytuację jeszcze raz. Znaczy, ja bym, jakbym miała porównać do czegoś superwizję, to do procesu terapii poznawczo-behawioralnej. Mm -hmm. Ja myślę, że zasadniczo superwizja odniesie. Bardzo nieróżni. Mhm. Tyle, że w terapii my pytamy o mechanizmy dotyczące pacjenta, a w superwizji my pytamy: No dobrze, a skąd ta informacja? Mhm. A jak myślisz, jakie rzeczy naprowadziły Cię? Ja myślę, że dobrą, dobrym takim spojrzeniem na superwizję to jest taka pomoc w dostrzeżeniu przez superwizanta tego, jakie skutki ma podejmowanie pewnych decyzji, czy to terapeutycznych, czy diagnostycznych. Mhm. Kurczę, superwizor nie umie powiedzieć, czy to jak to zrobisz, to będziesz mieć skuteczną terapię. Mhm. Superwizor nawet nie zawsze umie powiedzieć, czy to jest dobra interwencja w tym miejscu, czy zła. No bo superwizor dostaje informację i obraz, który daje mu terapeuta. Mhm. Czyli głównymi celami superwizji jest to, żeby terapeuta gdzieś tam właśnie odpowiadał na pytanie superwizo superwizorowi. Żeby stworzyć jeszcze raz konceptualizację mhm. pacjenta mhm. razem z superwizorem i patrzeć, jak moje decyzje kliniczne, terapeutyczne wpływają na to, co mi się dzieje. Mhm. Czyli to jest korzystne i dla psychoterapeuty, i dla pacjenta. Może... Chcielibyśmy w to wierzyć i mhm. chcemy mieć takie przekonania. Nie mamy jeszcze jednoznacznych badań mhm. nad skutecznością superwizji. Mhm. Więc my trochę mówimy o opinii ekspertów, o opinii środowiska. Nie mówimy o twardych dowodach naukowych. My wiemy, superwizja działa na to i na to. Superwizja działa tak i tak na klienta. Na pewno, jeżeli będziemy superwizowali, to dobrze będziemy pracowali z pacjentem nie mam, znaczy, bardzo bym chciała powiedzieć, mamy na to twarde dowody. Mhm. Myślę, Ale że, że mam będzie. Mamy więcej ekspertów. Dokładnie. Mhm. A myślisz, że superwizja jest wymogiem? Czy jakimś standardem dla takich psychoterapeutów? No ja myślę, że superwizja powinna być standardem dla nas wszystkich. Mhm. Trochę jest tak, że większość z nas nie pracuje zespołowo, nie pracuje w dużym miejscu, gdzie jest dużo osób, które mogą omówić daną sprawę. Czyli mieć superwizję koleżeńską, czy odprawę, jak w szpitalu, omówienie pacjenta. Kiedyś się mówiło, gdzie się siadało i omawiało wszystkie aspekty pacjenta, i mówiły różne osoby, różne. Kąt widzenia przedstawiający, od zespołu pielęgniarskiego po y, zespół diagnostyczny czy terapeutyczny. Często pracujemy sami. Y, często mamy tak, że tych pacjentów nie mamy pięciu, dziesięciu, tylko kilkunastu. Mhm. I y, część pacjentów może nam umykać. Z częścią pacjentów mamy trudność nie umiemy znaleźć właściwego języka nie umiemy zobaczyć tego problemu szerzej. Mhm. I wtedy Usiądnięcie z, z drugą osobą, z superwizorem, który ma wiedzę dotyczącą mechanizmów terapii, z superwizorem, który ma wiedzę dotyczącą tego, co się dzieje z terapeutą, jakie umiejętności powinien posiadać, i jakie może mieć braki w tych umiejętnościach. To może sprawić, czy będziemy skuteczniejsi. Mnie przychodzi do głowy taki kawałek mój, z którym ja się często superwizuję. Ja mam także mój umysł, uwielbia. Przyczepić się do jakiejś myśli. I jak sobie tak wymyśli, że pacjent to ma rzadką chorobę genetyczną, to potem tak w kółko chodzi wokół myśli: pacjent ma rzadką chorobę genetyczną, i to nawet może jest prawda. Mm -hmm. Tylko problem, z którym on się zgłosił, nie dotyczy tej rzadkiej choroby genetycznej, tylko tego, że on boi się wyjść za próg, bo ma wrażenie, że dookoła jest pełno owadów mm -hmm. i jego ja mogę zabadać na śmierć. I czasami potrzebuję superwizora, żeby mi powiedział hej, ale on się boi owadów. Mój to, że on ma mm -hmm. wadę genetyczną, to weź może to istotne, ale nie jest tak. I superwizor to ktoś mu, który mówi: hmm, czy jak myślisz, genetyk sprawi, że będzie się bał mniej wychodzić na dwór? I oczywiście podaję tu skrajny przykład, ale y, superwizor to ktoś, kto znając całe narzędzia terapeutyczne, powie: Hmm, słuchaj, a w tym modelu, w którym pracujesz, to gdzie ty teraz jesteś? Czyli tu mówisz o takiej sytuacji, kiedy, kiedy po, po, pokazujesz takiemu superwiz superwizjawantowi, jak ma radzić sobie w trudnych sytuacjach i wyzwaniach z pacjentem. Albo pokazuje, jakie sposoby są w ogóle dostępne i żeby superwizant mógł sobie wybrać. Mhm. Ale też czasami. Zdarza się, że jak człowiek ma więcej doświadczenia, to więcej widział podobnych pacjentów, mhm. co nie zawsze jest całkiem w dobrą stronę, bo może być tak, że to punkt widzenia superwizanta jest lepszy. To się czasem mhm. zdarza i to mhm. też superwizor musi wiedzieć, ale m, może podpowiedzieć, gdzie są newralgiczne punkty? Jaki mhm. najczęstszy sposób myślenia mają ludzie z takim zaburzeniem? częściej widział koincydencje różnych zdarzeń. Mhm. Może zwrócić uwagę, no dobrze, a jeżeli drogi superwizancie, ty tak bardzo mocno pilnujesz, żeby pacjent miał odrobione lekcje, żeby świetnie sobie radził w szkole, to czy ty czasem nie wyręczasz jego rodziców? Mhm. I co się może wydarzyć, kiedy ty terapeuto drogi podejmiesz tą interwencję? Czasem? Musi się zdarzyć też tak, że superwizor powie ostro, co trzeba zrobić. Znaczy, ostro, nie chodzi o niegrzeczną formę, ale na przykład superwizor może na superwizji powiedzieć: To jest sprawa bezwzględnie do zgłoszenia do sądu. Zobacz, tutaj dziecko ci powiedziało o przemocy, a ty mówisz mi. No i nie wiem, co z tym zrobić, bo nic nie działa, ci rodzice nie stosują się do zasad. Mhm. I myślę, że superwizja to jest też wychwycenie takich sytuacji, w których my musimy zadziałać troszkę szerzej. Okay. Normalnie, gdyby to był oddział, na przykład psychiatrii, czy oddział internistyczny, to tą decyzję konsultowałoby się z ordynatorem. Mhm. Z zespołem, który tam razem pracuje. Mhm. Ale superwizor to jest troszkę ktoś inny niż szef. To jest ktoś, kto mówi, zastanów się jeszcze raz, pomyśl, wraca człowieka cały czas do modelu i do konceptualizacji, bo ja tak rozumiem, superwizję. Wróćmy do rdzenia tego, czym jest terapia. Ja jestem takim terapeutą i superwizorem do, do bólu poznawczym, z naciskiem na behawioralny jeszcze. I myślę sobie, że też taką rolą superwizora jest na przykład powiedzieć: no, mamy świetnie, mamy zmiany na poziomie poznawczym, super. Tylko, co to zmieniło w życiu pacjenta. Mhm. Czy coś się zmieniło, czy nie. Mhm. Czyli superwizor, jako ktoś, kto pomaga uzyskać perspektywę. Okej. Okay. A myślisz, że to powinno być tak, że psychoterapeuci powinni mieć jednego superwizora i jakby nie. kontynuować z nim współpracę? No jakby czy... mieli terap wykonywać terapię, czy być w procesie terapeutycznym, to uważam, że. Ym, Super by było, żeby to był jeden terapeuta. Mhm. Jeśli chodzi o superwizorów, to jedna i druga strona ma plusy i minusy. Mhm. I nie da się powiedzieć, że terapeuta powinien mieć jednego superwizora w procesie. No ale ja na przykład, właśnie mając doświadczenia z tobą, mhm. to, to, to lubię tą superwizję z powodu tego, że ty mnie już znasz, znasz moje przekonania. Tak, i to są. Plusy superwizji u jednej osoby dłużej, bardziej długofalowo, że możemy czasami uwzględnić ten aspekt personalny, rozwoju i pracy z własnymi przekonaniami terapeuty dotyczącymi terapii, mm -hmm. patrzenia, jak Przekonania terapeuty w, y, wpływają na radzenie sobie z terapią. Ogromnej radości superwizora, jak widzi, jak ten terapeuta się rozwija, rozkwita i ma coraz więcej kompetencji i możliwości, to jest super. Taki edukacyjny wymiar y, superwizji jest czymś absolutnie wspaniałym. To jest niesamowicie widzieć, jak ludzie rozwijają swoje możliwości i stają się coraz bardziej, bardziej, bardziej kompetentni, często bardziej kompetentni niż ja. I myślę sobie, że ten kawałek jest bardzo ważny. Ale to jest jeden kawałek. Drugi jest taki, że czasami trzeba pójść na superwizję i omówić konkretną rzecz i konkretny problem z konkretnym pacjentem, z konkretnym rozpoznaniem. Mhm. no i wtedy trzymanie się tego samego superwizora, na przykład jak ja muszę skonsultować psychozę, a mój superwizor no nie ma stu psychoz może nie być najlepszym rozwiązaniem, może wtedy warto pójść do kogoś, kto specjalizuje się w tej dziedzinie i tego konkretnego pacjenta omówić gdzie indziej mhm. zarówno stała superwizja jak uczenie się od różnych ludzi mają zalety i wady mhm. to jest trochę tak, czy lepiej zostać chirurgiem który uczy się od jednego profesora na jednym oddziale i udoskonalić tą metodę do yy, perfekcji być lepszym od swojego mistrza później i w ogóle po prostu działać 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 mhm. Czy uznać, że mój mistrz ma jedną metodę, ale na przykład trzy oddziały, trzy miejscowości dalej, na innym oddziale chirurgii operują z trochę innego dostępu i trochę inaczej widzą? Okej, okay, czyli te różne perspektywy rozwijają, więc gdzieś tam właśnie w takich konkretnych zaburzeniach, gdzie wiemy, że jakiś superwizor specjalizuje się na przykład w zaburzeniach odżywiania, czy w, w jakimś, nie wiem, terapii schematu, na przykład, no to wtedy jakby żeby zobaczyć jego perspektywę. Ale też możemy chcieć poznać różne punkty widzenia. Znaczy ja myślę sobie, że tutaj ustalanie sztywnych zasad, jeśli chodzi o superwizję, nie jest dobrym pomysłem. Mhm. Nie jest dobrym pomysłem, dlatego że niezależnie od delikatnej materii superwizji, takiej samej jak terapia wymagającej szacunku, akceptacji drugiej osoby, kultury bycia, tego, że część z nas. Ma w trakcie superwizji takie przekonanie, że jest ocenianym, hmm. nawet jak superwizor tego nie chce, hmm. czy jest to bardzo newralgiczny punkt, taki newralgiczny punkt bycia narażonym na sytuację pod. Potencjalnie dla siebie niewygodne, czyli no, usłyszenie negatywnej informacji zwrotnej na no przykład. No właśnie, czy to jest tak, że superwizja ma również aspekt wsparcia takiego emocjonalnego, psychoterapeuty, czy, mieć, raczej, czy raczej skupia się na rozwoju i umiejętności zawodowych? Może mieć aspekt wsparcia, mhm. ale to też trzeba ustalić, co jest celem tej superwizji. Y Ustalić razem z superwizowanym, czy to jest kontekst edukacyjny, my się uczymy psychoterapii, dlatego superwizujemy pracę. Czy ja przychodzę z konkretnym problemem klinicznym, z którym sobie nie radzę, czy przychodzę, bo moje mechanizmy wyprzęgły? To jest dla mnie bardzo trudna sytuacja emocjonalnie i potrzebuję ją zrozumieć i sobie z nią poradzić. Okay. Myślę, że to znowu fajnie by było, gdyby była jedna odpowiedź na to pytanie, ale to zależy od konceptualizacji. Od tej konceptualizacji, którą razem z pacjentem tworzymy w trakcie superwizji. Cały czas na bieżąco. Od tego, czy jak zapytamy superwizanta, a z czym ty dzisiaj przyszedłeś, i po co my to omawiamy, to on mnie zapyta, żebym sprawdzić, czy ja dobrze pracuję z tą grupą pacjentów, czy mam poczucie, że zawaliłem z tym pacjentem. Nie śpię po nocach. Potrzebuję to mówić, bo już piąty dzień nie śpię. I nie radzę sobie z tym, co się dzieje. Albo boję się tego pacjenta. I nie wiem, czy ja go mogę przyjmować. Mhm. No, czasami potrzeba, żeby terapeuta też usłyszał, no nie, jak się boisz, to zastanów się, czemu przyjmujesz go po południu w pustym gabinecie. Mhm. Czy często widzisz przestrzeń u swoich superwizantek czy superwizantów do tego, żeby popracować na, nad ich własnymi przekonaniami, czy gdzieś tam Pod warunkiem, strategiami. że dotyczą konkretnych rzeczy związanych z tym, co się dzieje. I pod warunkiem, że tego chcą. Mm -hmm. Okej, okay, a co robi superwizor, jeżeli zauważa, że superwizantka albo superwizant postępuje nieetycznie lub nawet łamie prawo? O, to dobre pytanie. Mm -hmm. Co robi i co powinien zrobić, jeżeli jest to sytuacja łamania prawa, która podlega bezpośredniemu zgłoszeniu, czyli na przykład superwizant nie zgłasza przemocy. To myślę, że superwizor powinien zacząć od namówienia go do tego, żeby to zrobił, albo zobowiązania go do tego. Mhm. A jeżeli nie, no to musi się zastanowić, kogo chroni w tym momencie. Mhm. Ja sobie wyobrażam potwornie trudną rolę superwizora, do którego na przykład trafiłby ktoś, superwizując się. Właśnie zacząłem sypiać z moją pacjentką. Mhm. I wydaje mi się, że to jest potwornie trudne, mhm. dlatego, że stawia. Tajemnice superwizji pod znakiem zapytania, mhm. bo jest to postępowanie nieetyczne i y, ochrona pacjenta wydaje się tutaj ważniejsza y, niż ochrona y, terapeuty, bo pacjent jest na bardziej straconej pozycji niż mhm. terapeuta. Mhm. A znowu też pytanie: Co jest postępowaniem nieetycznym? Czy superwizor musi zgłaszać do urzędu skarbowego, że jego superwizent nie płaci podatków? Przepraszam, chyba nie. Mhm. Ale, czy superwizor musi zgłosić na prokuraturę fakt, że superwizant mu powiedział, że właśnie się przespał mhm. z swoim 14 pacjentką, pacjentem? Tak. To zrozumiałe. Mhm. Myślę, że to są znowu rzeczy, które zależą od konkretnej sytuacji. Okay. Okay. To też jest pytanie: czy jak my notorycznie nie płacimy podatków, łamiemy różne zasady społeczne. To jak wygląda nasza praca z tą grupą pacjentów? Mhm. Jak w ogóle wygląda nasza praca i etyka wobec pacjenta, skoro pewnych zasad nie przestrzegamy? Zawsze będą pytania, które będą bez odpowiedzi. Tu się nasuwa od razu pytanie, jak to jest, kiedy odwrotnie widzimy, że nasz superwizor na przykład właśnie robi coś nieetycznie, niezgodnie z wiedzą. Co możemy wtedy zrobić? Dokładnie to samo, co jak widzimy, że superwizant. Robi coś nieetycznie. Mhm. Mamy do tego narzędzia w postaci komisji etyki, mamy do tego narzędzia w postaci y, sądu koleżeńskiego w towarzystwie. To nie jest tak, że ja namawiam do tysięcy procesów, ale czasami wyjaśnienie czegoś może pomóc obu stronom, y, lepiej sobie poradzić z sytuacją. Y, z takich nieetycznych zachowań superwizora, na przykład, poniżenie albo obrażenie terapeuty. Mhm. Okay. Skomentowanie w taki sposób, chciałam powiedzieć, nie elegancki, ale krzywdzący. Pejoratywny? Mhm. No, może być. Pejoratywny, krzywdzący. Powiedzenie jest pan głupi, jest pani głupia. Mam nadzieję, że to się nie zdarza, ale znowu wiem, że jesteśmy ludźmi. Superwizor, też człowiek, więc każdy rodzaj błędu możemy popełnić. Okay. Mam jeszcze takie ostatnie pytanie. Czy twoim zdaniem superwizor powinien znać odpowiedzi na wszystkie pytania? Nie. Mhm, a jeśli nie, to na które powinien? Powinien znać odpowiedzi na pytania, czym jest konceptualizacja, znać modele mhm. terapii poznawczej. Y, powinien ćwiczyć i rozwiązywać razem z pacjentem problem, no dobrze, jak tu zrobimy to i to, to jakie mogą być następstwa. Ale superwizor mhm. nie posiada szklanej kuli. No tak. Nie jest encyklopedią. Musi wiedzieć, jak znaleźć potrzebne mu informacje. Musi. Razem z, i musi umieć wiedzieć, że czegoś nie wie. Superwizor na pewno nie powie, nie od, powinien odpowiedzieć na pytanie, co mam zrobić. Mm -hmm. Znaczy, chyba że powiedzieć, zrobić jeszcze raz konceptualizację i wrócić. Okay. Albo zastanowić się nad jakimiś możliwymi planami działania. Mm -hmm. y, raczej powiedzieć, no dobrze, jeśli tak i tak postąpisz, to wydarzą się takie i takie rzeczy. Mm -hmm. Magdo, myślę, że możemy jeszcze rozmawiać o tym długo, bo bardzo ciekawie mi się z tobą rozmawia i ciekawe aspekty poruszasz. Ale dzisiaj myślę, że możemy kończyć, a ja państwu tylko chciałam wspomnieć o tym, że nasze towarzystwo robi program Superwizja ma znaczenie, gdzie tak naprawdę w tym roku będzie dwóch superwizorów w ciągu miesiąca, więc serdecznie naszych członków i członkinię zapraszamy do wzięcia udziału. A moją gościnią była Magda Skotnicka-Haberek. Dziękuję Ci Magdo za dzisiejszy dzień.